Pawle, witam serdecznie. Witam wszystkich, dobry. Pawełek, po treningu powiedz mi przede wszystkim tak, zbliżamy się do końca roku, zaraz będziemy mówić o świętach, za kilkanaście godzin najważniejszy dzień w polskich domach, czyli Wigilia, ale zanim będziemy składać sobie życzenia, mam pytanie, czego tobie życzyć, bo coraz głośniej wymienia się jednym tchem ciebie jako potencjalnego przeciwnika w marcowej walce przeciwko Miguelowi Coro. Co ty na to? A wiesz, aby ta walka naszła, jakby mnie wybrali, chcę, żeby mnie wybrali, walkę od razu biorę, czy w Ameryce, czy w Puerto Rico, ale myślę, że to jest duża szansa. Wiem, że dużo ludzi krytykuje, że nie mam szans. Słuchajcie, to trzeba walczyć, co nie, jest szansa. Mi się wydaje, w moim sercu, ja wierzę, że mi się uda, że wygram na punkty, czy knockout, ale wiem, że wygram i wiesz, i trzeba ryzykować w życiu, to najważniejsza rzecz. Ci co ryzykują, mogą na tym bardzo dobrze wyjść. Zgadzam się absolutnie i powiem ci, że od przyjazdu do Ameryki nie opuściłem żadnej za życia walki Miguela, zarówno Coro, jak między innymi Artura Gattiego. Piękny bój, piękne widowisko, to na pewno nam zgotujesz. Tutaj nie wątpię, chociaż wierzę w twoją siłę, wierzę w to, że możesz zgotować niespodziankę również Coro. Ty wierzysz w swoje siły, ja wiem, że tak jak powiedziałeś, sceptycy nie dają tobie najmniejszych szans w konfrontacji z Puerto Rico. Tak, ja to patrzę tak. Ja mam 29 lat, co nie, wchodzę teraz za niedługo w swoją formę życiową. I trzeba teraz uderzyć. Ja jestem bardzo logiczny do tych spraw. U mnie nie ma żadnego, że wiesz, tam myślę, wiesz. Jest logiczne, logika, jest tak. Koto jest fizycznie ode mnie mniejszy. Jak widziałem, na pewno jestem od niego silniejszy, okej? Okay? On na pewno uderza ode mnie mocniej. Nie wiem o tym na pewno. Fizycznie ja mam przewagę. Jestem większy, jestem bardziej fizyczny. Czego ostatnio dużo trenuję z zapasów, trenuję 2-3 razy w tygodniu i chodzę na zapasy dużo z większymi chłopakami, żeby być mocny, bardzo mocny fizycznie, że jak trzeba go pchać do tyłu, to ja będę to robił. I wiesz, kondycja, zawsze jestem w dobrej kondycji, czyli jest 10, 12, 15 rund, jestem w kondycji. Ja to patrzę w taki sposób, jestem młodszy, jestem na pewno silniejszy, jestem większy, wyższa wagę będę miał w tą noc na pewno. On z drugiej strony, pewno, doświadczony mi świata, setki rund, walczył o pas 100, nie wiem, walczył o pas, amatorskie pasy, zawodowe pasy, wszystko osiągnął co mógł w boksie. Ja to rozumiem. Następna rzecz jest, przez to, że miał tyle tych walk z tymi czempionami, on dostał dużo i może go złapę, że już fizyka, już jego refleksy, może będą go odchodzić, okej? Okay? Logika. To się może udać, trzeba ryzykować, ale jest w mojej mocy, żeby go złapać. No ja w to wierzę, bo przede wszystkim wściekły byk jest uparty, jest straszny uparciuch, wierzy w siebie i tak jak mówisz, no mnie przekonujesz, przede wszystkim, no może się to zdarzyć, że właśnie zignoruje przeciwnika, że może być wielkie. Ktoś będzie miał lepszą noc, o to chodzi. Że... I na tym to polega. Boks to jest z dnia na dzień. Jest, czasami widzisz, powinien go zniszczyć, dam wam przykład, Tyson z Buster Douglas, co nie, nikt nie wierzył, wyszedł, Buster Douglas trenował, przygotował się, nie zlekceważył, wyszedł w światowej formie, miał dobry dzień i zniszczył Mike'a, tak czy nie? Lennox Lewis, Asim Rahman. Rahman, to samo, co nie? Mi się wydaje, że ten mistrz może zlekceważyć. O, to jest normalny chłopak, powinien go pobić w sparring. Normalny sparring dla mnie, nic nie wiadomo. To jest boks, wszystko się może zmienić w każdej minucie, w każdej sekundzie. I trzeba w to wierzyć. Ja ci życzę tego z całego serca. Mimo wielkiego szacunku dla Miguela Coro, uważam go za strasznie zarozumiałego człowieka, także... Ale ja też. Ja nic nie będę, nie mówię, że on jest naprawdę prawdziwym świata, walczył z najlepszymi zawodnikami, co byli w tym okresie. No, nie mogę co ująć. Portoryk, twardy facet, słuchaj, ale ja też w siebie wierzę, ja się nikomu nie poddam.
I tyle. I w to wierzę. Pawle, nie tylko trwają rozmowy, to znaczy przypomnijmy, cofnijmy się do Kalifornii. Zrobiłeś niesamowity efekt na Babia Arumie, który osobiście oglądał twoją walkę, który od razu po walce tobie gratulował, dziękował za to, że jednak zawalczyłeś na gali. Mówimy oczywiście o zaledwie kilku tygodniach. I tak naprawdę wymieniani są również inni przeciwnicy i nie w marcu, bo miesiąc wcześniej, prawda? A mówisz dla mnie, wiesz, też jest następna, może być, jeszcze nic nie wiem, co nie jest, jest gadane, może o takim upaku też Meksyk, Michael Medina, może 5 lutego, nie wiem, ja jestem w gymie, ja trenuję, ja się przygotowuję, czy będzie to, czy to. Słuchajcie, ja bym na pewno chciał Miguel Cotto, ale jak mi dadzą inną walkę, to ją wezmę. I słuchajcie, jak wygram następną walkę, na pewno będzie walka w lutym, wygram, moje akcje rosną, co nie, i wtedy jest naprawdę potencjał, żeby dać następną walkę z Miguel Cotto, czy z kim innym, o jakiś pas. O to chodzi, wiesz, ja to nie jest, że ja boksuję, ja jestem w takim etapie, że już chcę duże walki, chcę naprawdę się być jeden z najlepszych, chcę ten pas wygrać. I wiesz, ja mam rodzinę, wiesz, jest ciężkie życie, nie będę mówił, co nie, ale wiesz, i chcę dojść jak najwyżej i tyle, i wiesz, dlatego próbuję, jest szansa, ja ją biorę. Paweł, no w boksie niestety rozmawiamy często o pieniążkach, o pieniądzach. Tutaj jesteś również wymieniany wśród kandydatów ze względu na to, że nie masz wygórowanych stawek, że nie szalejesz, że nie ma tego obłędu, nie mówisz o wielkich cyfrach. Ale gdybyśmy mogli porozmawiać o pieniądzach, mniej więcej potencjalnie o jakich stawkach mówimy dla ciebie? Oczywiście będą podwójne dla Miguela, niestety, chyba tak to wygląda. Wiesz, ja nawet nie mogę powiedzieć. Nigdy nie byłem w takiej sytuacji z takim przeciwnikiem, jakie oni pieniądze zarabiają, to ja nawet nie mogę pomyśleć o tych rzeczach. Ale wiesz, ja wiem, że Yuri Foreman dostał chyba około z $1 million, co nie? Yuri Foreman był mistrzem, WBA mistrzem wtedy, Miguel Cotto wziął mu pas, co nie? Yuri Foreman miał rekord, miał zero przegranych. Ja na pewno, nie wiem, na pewno się 300 tysięcy bym zarobił, na pewno, co nie, może więcej, co nie, jakby się udało. Dla mnie, ja chcę wyjść, zaprezentować, to są dobre dla mnie pieniądze, ja mogę się bić. I w końcu spłacony dom. I tego ci życzymy z całego serducha. Tak, no i żyć, jak to mówią, ten American Dream, amerykański sen, co nie? Masz dokładnie. Masz samochód, masz dobrą pracę, wiesz, o to chodzi w życiu. No i żona nie musiałaby też pracować, mogła zająć się tylko i wyłącznie wychowywaniem PJ'a Juniora. Tak. Czego ci życzymy? Dziękuję, ja, wiesz, to jest, słuchajcie, w tym boksie nie wiadomo, co się działo, wiesz, nie chcę, żeby ta szansa mnie nie przeszła, ja jestem gotowy na to, jest szansa, trzeba ją wziąć, takie życie, co nie? Zgadza się, Paweł, czyli tego ci życzymy, bo tak naprawdę wymieniłeś chyba swoje najgłębsze życzenia, co właśnie związane są związane z nowym rokiem, ze świętami.